A dzisiaj, dzisiaj jest tak, że właściwie koniec zabawy w basenie. Dla nas, dla nas to nie była niestety zabawa. Wygląda na to, że bez medalu zupełnie Rio. Może uda nam się poprosić o komentarz o tyle Jędrzejczak. Natomiast dzisiaj zaczynają lekko atleci, zaczynają się eliminacje. Powiedzcie, jakie tutaj macie oczekiwania, żeby nasi powtórzyli to, co pokazali w, na mistrzostwach Europy w Amsterdamie, gdzie po raz Pierwszy w dziejach wygraliśmy klasyfikację medalową. No fajnie by było. Ja, ja, po pierwsze wracając, Mateusz, nie, nie Michał, bo gdzieś tam e, uciekło, uciekło mi to wszystko w, w ferworze i emocjach, jakich towarzyszą akurat prowadzeniu tego programu i mówieniu o sukcesach. E, wracając do lekkoatletów, to mamy kilku faworytów i mam nadzieję, że to e, przełoży się również na sukcesy, bo wiadomo, że ciężko jest naprawdę, ciężką sytuacją jest. Jeżeli jesteś faworytem, to, to nie jest tak samo. Podkreślamy cały czas tutaj wszyscy będąc w studio. E, Jaką rolę odgrywają Igrzyska Olimpijskie w psychice sportowców? Ja mam nadzieję, że są na tyle mocni, psychicznie i nie tylko, że będą w stanie obronić, a właściwie zaprezentować taką samą dyspozycję, którą prezentowali podczas diamentowej ligi mistrzów Europy i, i jak dalej idzie no, Igrzysk Olimpijskich. Jakie przeczucia? Przed... Ja bardzo pozytywne. Szczególnie, że Magda, fulaczyk kozłowska z Anitą Włodaczyk zawsze robią to samo i one się umawiają. Mają swoje serki, jajka i w ogóle. I jak jedna zdobędzie złoto, to druga też zdobędzie złoto. Albo chociażby medal. Tak było w przypadku pierwszego złotego medalu Magdy w Poznaniu, to tydzień wcześniej w Berlinie. Anita zdobyła swój pierwszy złoty medal i już o tym gdzieś Magda wspominała. Także jestem przekonana, że pod tym względem będzie dobrze i, I teraz dziewczyny tam się odpowiednio jeszcze nastawę w wesce olimpijskiej, także tyle jeśli chodzi o Anitę. No, mamy rzeczywiście tych lekkoatletów bardzo mocnych, fajnie przygotowanych, ale teraz, tak jak powiedział e, Krzysiu, kwestia e, jak te igrzyska, jak oni wykorzyst wykorzystają tę energię igrzysk, czy ona ich sparaliżuje, czy ona ich zmotywuje. Ja jestem przekonana, że to drugie, że tutaj, jeśli chodzi o lekkoatletów na pewno, i, i e, tak jak mówię, igrzyska to jest fajny czas, szczególnie dla tych, którzy plasują się nawet na tych miejscach troszeczkę dalszych żeby zaistnieć, żeby się pokazać, żeby zacząć swoją erę. Bo naprawdę igrzyska akurat się o mnie chodzi, to jest taka ta bardziej pozytywna energia, która jeszcze bardziej wskrzesza moje możliwości i widzę, że wszyscy są nastawieni na ten cel, ale ja jestem nastawiona bardziej. Więc e, jeśli chodzi o lekarstwo, to jestem spokojna, ja czekam na jeszcze inne dyscypliny.